Zanim zdecydujesz się kupić działkę budowlaną, upewnij się, że ma dostęp do drogi publicznej. Możesz to zrobić w bardzo prosty sposób, korzystając chociażby z geoportalu. Wyszukując swoją działkę po adresie albo po numerze działki, zaznacz użytki gruntowe i sprawdź, gdzie w najbliższym sąsiedztwie znajduje się działka oznaczona literami DR. Oznacza ona właśnie drogę. I teraz, jeśli Twoja działka sąsiaduje z tą działką, masz dostęp do drogi publicznej. Natomiast jeśli nie sąsiaduje bezpośrednio, trzeba zapytać właściciela działki, w jaki sposób mamy dostęp zapewniony. I tu w zasadzie masz dwie odpowiedzi na to pytanie. Może to być udział w innej działce, która stanowi tak zwaną drogę wewnętrzną, albo może być to służebność przejazdu przez inną działkę, która zapewnia dostęp do drogi publicznej dla tej konkretnej nieruchomości. Tak zwany udział w drodze wewnętrznej to nic innego jak bycie współwłaścicielem działki, która stanowi właśnie taką prywatną drogę. Może on się wiązać niestety z dodatkowymi kosztami czy obowiązkami. Na przykład nie licz na to, że gmina odśnieży Wam tą drogę. To Wy jako współwłaściciele będziecie odpowiadać finansowo za jej utwardzenie, konserwację czy też właśnie odśnieżanie. Drugim sposobem może być zapewnienie przejazdu przez inną działkę. I tutaj musisz się upewnić, jaki rodzaj służebności to jest. Po pierwsze, żeby służebność była faktem, musi zostać wpisana do księgi wieczystej. Jeśli w księdze wieczystej Twojej konkretnej nieruchomości takiego wpisu nie masz, musisz zadawać pytania o dokumenty poświadczające to prawo. Służebność także ma swój zakres. Może to być po prostu służebność przejazdu czy też przechodu, ale żeby mieć możliwość prowadzenia mediów w tym pasie wyznaczonym na dojazd, musisz mieć służebność przesyłu urządzeń technicznych i ona również musi zostać wpisana do księgi wieczystej. Dlatego kluczowym jest, aby sprawdzić zapisy w księdze wieczystej danej nieruchomości i upewnić się we wszystkim tym, o czym mówi Tobie sprzedający. Pamiętaj również o tym, że jeśli jest zapisana służebność, zapytać, czy jest ona odpłatna, czy też nieodpłatna. Może zdarzyć się tak, że co roku właścicielowi tamtej konkretnej działki powinieneś wnosić stosowną opłatę. Ale co zrobić, kiedy dostępu do drogi publicznej tak naprawdę nie ma, kiedy nie został on wcześniej zapewniony? W zasadzie w tym przypadku masz dwa wyjścia. Albo więc dogadujesz się z właścicielem sąsiadującej nieruchomości, żeby zapewnił Ci taką służebność drogi. Idziecie wtedy do notariusza i sporządzacie odpowiedni dokument. Albo jeśli nie masz takiej możliwości, kierujesz sprawę do sądu. To sąd będzie miał za zadanie ustanowić dla Twojej działki tak zwaną drogę konieczną. Pamiętaj jednak, że oba z tych wariantów wymagają wpisu do księgi wieczystej, by prawo stało się faktem. Dostęp do drogi to kluczowy element, jeśli planujesz budowę. Musisz mieć go zapewniony, żeby uzyskać pozwolenie na budowę. Dlatego tak ważnym jest, by świadomie sprawdzić to, zanim zdecydujesz się kupić konkretną nieruchomość. Jeśli chcesz samodzielnie kupić działkę i uniknąć wpadki, obserwuj kompendium nieruchomości bez zawiłości.